Aby ten Stasio zadzwonił godzinę później, bo tam na przykład jak ja coś mówię, a ty szczekasz i zaszczekujesz samą siebie, że nawet nie wiesz, o co chodzi. No i po prostu, żeby on zadzwonił później, to ja bym jeszcze w międzyczasie mu wyjaśniła, słuchaj, udaj trochę, że jesteś pokorny, udaj trochę, bo on akurat nie miał tej pracy. No, ale jak on od razu zadzwonił do niego, a ja byłam przy tym Bieleckim, no to wtedy biorę słuchawkę od Bieleckiego i mówię do Stasiu: Stasiu, na kolana, na kolanach. I on tak się zaczął śmiać i tego i opieprzył go jeszcze raz. No i tak o, było, wiesz, jak ten Rysio nam się, wiesz, rozwalił. No to więc ktoś by się tutaj przydał na trzeciego, koniecznie musi być trzecia osoba. Głupie, to jest wszystko głupie. Jak ktoś się patrzy z zewnątrz, szkoda, że ta kamera oczu nie miała. No. No właśnie, to nawet i tam kamera była i też nic nie widziała. I za to, że kierownictwo, proszę ciebie, kazało, żeby światła były zgaszone dla oszczędności, to kto to tak robi? Powinni odpowiedzieć normalnie, a policja powinna głębiej tutaj wejść w to, bo wiesz, policja przyszła do kierownictwa i ten Rysio tam też poszedł i tam trzeba było spisać i protokół i to i tamto. A ja bym się wcale nie zdziwiła, że gdyby oni tutaj do tego kierownictwa doszli, kto odpowiedzialny jest za tę kradzież, bo to przecież nie jedna osoba, a to jest jakaś mafia. Ja bym się wcale nie zdziwiła. Ale że policja oczywiście umywa ręce, jak w Rosji. Janek Witek mówił, coś ty, jak coś, ktoś kogoś zabije, to myślałeś, że policja będzie chodziła, szukała? Jak dasz 4 litry wódki czy coś, no to oni wtedy wezmą się do roboty. A tak to nic. Mówi, coś ty, Elżbieto, ty myślałeś, że tam jest jakaś sprawiedliwość, bo ja wiem, że ty jesteś sprawiedliwa, że ty za darmo jesteś sprawiedliwa, bo tak powinno być, a ludzie tego nie mogą pojąć, bo ciągle coś za coś, liczą na coś, czekają. Coś ty, policja w Moskwie, nawet jak ktoś kogoś zabije, to nic nie robi, to tylko jest polityczne. Albo jak kogoś politycznego zabiją, to też już samo przez się jest polityczne i nagłaśniają pewne rzeczy. A policja nic nie robi, policja ściemnia. A ile do trumien rąk włożyli Kaczyńskiemu, czy tam jakiejś tej świętej Genowefie Pigwie? Tylko, że też musi